Siemanko, Iska, z tej strony Maty, witam was w kolejnym odcinku z Car Mechanics Matter 2018, w którym to okaże się, czy auto, które poprzednio zakupiłem, będzie warte swoich pieniędzy i czy wyjdę na nim na plus. No. I tak jeszcze przy okazji, może zanim zacznę od samochodziku, tak, nie bójcie się, nim się zajmiemy, mamy dużo czasu. Mam zleconko z takim oto samochodzikiem i nim tutaj, kurczę, nie jestem w stanie rozwiązać, co tutaj jest nie tak. Zrobiłem wszystko. Kierowca skarży, znaczy tam, no tutaj może się przeczytać tą historykę. Coś jest nie tak z silnikiem, dziwnie stuka. No to okej, ja tutaj większość posprawdzałem i nie wiem, czym jest ta ostatnia część. Nie mogę jej znaleźć, przeszukałem ten samochód wzdłuż i wszerz, we wszystkich miejscach, gdzie mogę się spodziewać usterki. Proszę bardzo, wszystko przeglądałem, nawet cały silnik rozebrałem, żeby sprawdzić. No i odpowiedzi dalej nie ma. Nie wiem, próbowałem szukać, ludzie pisali, że może być to, może być tamto, no ale ja to sprawdziłem i to raczej nie jest to, no chyba, że nie, ale tak to by mi się chociaż pokazało, że ten, no, że coś jest nie tak. No ja nie wiem, co tutaj źle robię. Jeżeli coś przeoczyłem, to jeżeli ktoś z was się uporał z tym zleceniem, to możecie mi podesłać, jak żeście to rozgryźli, czego, o czym zapomniałem, jeszcze raz wam pokażę. Tak wygląda mój postęp. Ostatniej części nie mogę znaleźć, chyba że to też wina jakiegoś buga, bo ta gra cały czas ma update'y, więc być może też się coś gdzieś tam zapodziało. No ale wydaje mi się tutaj wszystko nawet w dobrym poziomie, nie wiem o co chodzi z tą częścią, nie wiem co to może być za część. No także aby ktoś z was napisał, to by było fajnie, jeżeli oczywiście zna odpowiedź. No. I teraz możemy zająć się naszą gwiazdą tego odcinka. I teraz tak, autko nie paliło. To żeśmy się przekonali. No i dostępnych oględzin, ja tutaj nic nie ruszałem, po prostu takiego perka mam, który mi trzy części pokazuje przy wejściu do szopy. No jak się okazało, tutaj jest do niczego co? No tam drążek to mnie mało interesuje, tutaj chyba to jest rozrusznik, dobrze? Jak przez skrzyli to musi być chyba rozrusznik, tak? Prawdopodobnie. No i zwłaszcza akumulator, ja bym sobie na początku dzisiaj wymienił tylko co? To, żeby go chociaż uruchomić i jeżeli go uruchomimy, no to będzie już wielki sukces. Tylko jeszcze sprawdzę, czy tutaj na pewno był... Tak, rozrusznik był do niczego. Ogólnie, nie martwcie się, cały silnik będziemy demontować i co się da naprawić, to naprawimy, co się trzeba będzie wyrzucić, to się pozbędziemy i wstawimy nowe. Na początku już widzę, że akumulator trzeba nowy. No bo on już tutaj był po stanie części widoczny, że... Wróci tryb badania, o właśnie. On jest do niczego, więc demontaż części, bierzemy go od razu. Coś jeszcze stąd było takiego w kiepskim stanie? Alternator obecnie nie, cewka zapłonowa. No cewka, kurczę. Wszystko w sumie z tych części czerwonych może być kiepskie. Na razie wymienimy akumulator. To jest obojętny chyba jaki, prawda? Po prostu akumulator, ok. Chyba że kupimy jakiś taki z trybem turbo. Ale nie, nie będziemy szaleć jeszcze. Na razie sklep główny, potem się zajmiemy. O, proszę bardzo, już wiedzą czego potrzebujemy. Okej. Zobaczymy. Teraz tak, załóżmy akumulator. Zdejmiemy go z podnośnika i zobaczymy, czy coś to dało, a jeżeli nie, to rozbieram cały silnik, bo i tak czy siak to muszę zrobić. Co? Pokrywa na filtr też nie ma? Niedobrze. To też chyba niedobrze, jak to będzie sobie tak chodzić, bo się silnik niedobrze. Ale to tylko na chwilkę, no wiem, że no nie wiem, czy teraz dobrze zrobię, jak to zapalę bez tej pokrywy. Nie w tą stronę chciałem, na dół. A przy okazji podwozie jak tam? No nie jest tak źle, troszeczkę przygnite. Ale tutaj nawet się trzyma, ja bym tam to diaksem sztachnął i będzie jak nowe, na dół. Dobra, teraz musimy go przestawić i zobaczyć, czy w ogóle zapali, więc hops. Okej, otwieramy drzwi i zaraz się okaże. Wnętrze w zaskakująco dobrym stanie, przynajmniej tak mi się wydaje, a mnie na razie nie to nas interesuje. No nie pomaga, ale... No nie, nie zapali. Dobra, mniejsza z tym. Mógłbym jeszcze kręcić, bo za drugim może byłoby się udać. Tak, kiedyś mi się udało. Ale dobra, to na razie wracamy go z powrotem. Przestaw go z powrotem, podnośnik A czy B? B. Na tym sobie montuję swoje samochodziki. To jest moja prywatna strefa. Tak można powiedzieć. Dobra, to rozbieramy wszystko w takim razie.
Zobaczymy. No, a może zrobimy inaczej. Zdejmijmy. Dobra, podnieśmy go. I spróbujmy się zabawić tym. Żuraw silnikowy. Tylko tak. Jeszcze do góry. Być może rzeczywiście za to auto zabieram, ale kiedyś nabiorę w prawo i będę to robił już tak automatycznie. Ale że to jest z racji tego, że właśnie to jest moje pierwsze autko, to mam prawo popełnić jakieś tam błędy. I już chyba. A nie, nawet da się stąd wykręcić. Dobrze. I skrzynię poproszę. O, coś w skrzyni. Aha, wał, dobra. To wszystko wyjaśnia. Ale ja nie chcę tu jechać, co wał. Okej, okay, tu trzeba być cztery śruby. I tutaj też cztery śruby. No i teraz możemy nie z tej strony, tutaj skrzynia biegów. O kurczę, pokrywy. To te... Okej, okay, tego nie zauważyłem. Tu w ogóle nie ma pokrywy na dole. To mogło być źle. Jeszcze te rury może zamontujemy od razu. Na pewno będą blokować dostęp. Chyba już jest odseparowany silnik od wszystkiego. Tam mi się wydaje. Nie wiem, czy tego nie trzeba będzie ściągnąć, ale to za chwilę się dowiemy. Opuścimy go. I teraz będzie można użyć... Chyba całkiem go trzeba opuścić. Przenieść stanowisko B. Okej. Teraz tak. Przenieś sprzęt, zamontuj, wyjmij. I co? Okej, okay, gdzie jest mój silnik? Halo? To można tak w całości, tak? Aha, nie ma możliwości potem rozbiórki sobie na tym stoiku, tak? Aha. A ja myślałem, że ja to sobie tak zdemontuję i... dobra, to w takim razie mnie. Ja myślałem, że on sobie będzie na tym wisiał, ja sobie będę mógł tam ten. Dobra, no to, to wracaj na miejsce. W takim razie musimy się zająć w taki sposób rozbiórką. A to powinno pójść nawet szybko. Podwoziem się zajmiemy kiedy indziej, dzisiaj mnie tylko silnik interesuje. No, nie powiem, że to wygląda jakoś bardzo ładnie. Ale wszystko się wypoleruje i będzie nowe. O, czarna dziura. Okej, okay, pokrywę też. Bądźmy dobrej myśli. Tam jakieś paski klinowe miałem, klasy premium. Zawody nawet w dobrym stanie. Tak, dobrym. No 41% to niezbyt dobrze. O, ten był 57, to jakiś wyjątek chyba. Czemu ja tak wykręcam? No, aha, bo kamera mi skacze, wszystko się wyjaśniło. Ale zostań ta kamera, nie ruszaj się, no musisz tak gonić. O właśnie. Wszystko zdemontujemy. Zobaczymy, co się da naprawić. Przypuszczam, że cały silnik trzeba będzie od nowa robić, ale okej. Okay. Następnym razem będę bardziej patrzył, bo tutaj mi jest, ogólnie spodobało mi się, bo z zewnątrz ładnie, ładnie wyglądał. No nie miałem możliwości niestety sobie podejrzeć, jak to wygląda od innych stron. O, ile śrubek. Jakoś to idzie. Karoseria... Karoseria niby była w dobrym stanie, ale też w nie za cudownym stanie. Trochę tam mankamentów jest do poprawienia. Nie ma tu drugiego klipsa? A jest drugi klips, dobrze myślałem. Dobra. Rozdzielasz wszystko, trzeba demontować. Cewka zapłonowa. Bo wiecie, jest coś takiego jak naprawa auta, byleby jeździło i do sprzedania. Po prostu kupić, odrestaurować tak na YOLO, żeby po prostu kręciło, jeździło i okej. A żeby potem ktoś sobie to kupił i sobie z pasji to wyremontował. Tak też można chyba w tej grze robić. Nie wiem, dopiero się dowiem, ale pierwsze autko zrobię tak jak trzeba, bo chcę zobaczyć czy...
Będąc takim Januszem jak ja, jest się w stanie wyjść na plus z takim autkiem. Mamy 21 tysięcy, to jest cały mój budżet i planuję go całego przeznaczyć na to autko. Jeżeli wyjdzie mniej, będę bardzo zadowolony, jeżeli wyjdzie więcej, no to się dorobi. Aha, jeszcze tutaj świece trzeba wykręcić. To jest silniczek duży, ogromny i będzie dużo do naprawy. Nie przemyślałem tego, żeby sobie wziąć coś małego, zgrabnego. Nie, weźmy ten duży silnik, bo fajny, bo duży. No to teraz masz. Tu w ogóle, aha, tu w ogóle chyba świecy nie było. No, o, co druga świeca jest, no to fajnie. Ja sobie jak tak próbowałem zapalić, to jestem dobry Janusz. Ja wiem, że wy mi za chwilę napiszecie, że nie było tego. Albo po prostu jak teraz to widzicie, to pewnie napiszecie komentarz do tego, co robiłem na początku, że próbowałem zakręcić w ogóle takim silnikiem. No, do odważnych świat należy. Dobra, wiatrak aż 30. Prawie że. Okej. Ściągamy na razie wszystko. No, to co tutaj mi się w lewym rogu wyświetla, nie wróży dobrze. Oprócz śrubek, bo widzę, że śrubki to jak nowe, to nic ciekawego tutaj, znaczy nie zdziałamy tutaj zbyt wiele. Mam nadzieję, że mój stół coś zadziała i okaże się, że większość będę mógł odrestaurować za nieco tańsze ilości pieniążków. O, za to się trzeba będzie od spodu zabrać. I co my tu jeszcze mamy do rozbiórki z tego poziomu? Z tego chyba już nic. Tak, tu się nie da, nie? Tu trzeba nawet. O, jeszcze tutaj. No to mamy od spodu całe sprzęgło. To do góry. Zobaczmy, jak ten magazyn wygląda. No kurczę, nic się nie świeci na kolor, który by sprzyjał mojemu szczęściu. O nie, no, filtr paliwa, ale i tak raczej go wymienię. Albo naprawię. To się okaże. Ja jeszcze do góry. A my tutaj szybko polecimy sprawdzić, czy da się cokolwiek stąd naprawić. Okej, jest dobrze. Można naprawić to za dolarca. Okej. Chyba się udało. Nie wiem, to za 5 dolarców. Wydech. On ma teraz 18%. Zobaczmy, że się udało. Ile teraz ma procent? Gdzie jest ten wydech? Halo? Gdzie ten wydech? Halo? Tu widziałem jeden, ale to chyba nie ten, bo ten ma 5%. Chyba, że się nie powiodło. To może się nie powieść? Klema. Jest ta klema chociaż? Też nie ma klemy. No i zaraz zobaczymy coś innego na jakimś innym przykładzie. Wiatrak. Szansa powodzenia. Okej, wiatrak. Zobaczmy wiatrak. Czy da się? Da się. Jeszcze można go, kurczę. No i do widzenia. Aha, czyli tam to wszystko poszło, tak? Mhm. No takie zasadzie to działa. Ej, co? Zniknęło mi? Nie, chyba miało 100% i po prostu zniknęło. Co tutaj jeszcze mamy? To bym naprawił w sumie. O, to już mnie satysfakcjonuje. No 12 dolarów, to nie są pieniądze, to można. No tak, to nie, o. Teraz się boję, zróbmy tak. To i to. O, dobrze idzie. 59, to już nie jest tak źle. No i tu już poszło, się wyżyło na tym. No też. Dobra, chyba to, nie wiem. Na 70 może być. Okej. Na dół. A nie, wróć do góry. Co ja robię, nie myślę. Ja już chciałem się zabrać za montaż. No nie w to. Zawsze na odwrót. Nigdy się nie nauczę. Do góry. No troszeczkę zmaściłem, ale dobra, to trzeba będzie następne iść w perka na te na szansę powodzenia na większą. Po prostu, dobra, ściągamy tutaj te wszystkie sprzęgła. O, najpierw tak, wycisk. Hmm.
No nie jest za wesoło. Aha, to pewnie trzeba od spodu się zabrać za to rozbieranie tego. A tłoki są nawet w dobrym stanie. Małe, korbowe. Jesteśmy w stanie to sprawdzić? Tryb badania. O. Tester kompresji, ale ja tu nie będzie kompresji, jak tu nie ma pokrywy. A ja pokrywy teraz nie będę kupował specjalnie, żeby sobie zmierzyć. Spróbujmy to zrobić. No nie, tak się nie uda. Okej, chciałem to zrobić trochę, a i tak to rozbiorę. Bo zrobimy to nawet na wysoki poziom, co to zrobić. Czyli on ma teraz, czekaj, on ma iść na dół, do góry, na rozbiórki, czyli obojętnie gdzie, bo i tak go dopadnę. No. To jest nawet, a nie, też 31, a to wszystko trzeba będzie, bo potem starczy mi na mocy i co z tego, że taki duży silnik jak nie będzie chciał jechać. No 19, czyli wszystko trzeba jednak. Czarno widzę ten nasz przemysł. Może kiedyś na giełdę pojedziemy, wyrwiemy jakieś lepsze autko, to zabierzemy się za tylnik, a nie za naprawę. Jeszcze coś mi tu blokuje. Ja się od góry ściąga, ale jeszcze tutaj chyba coś trzeba dokręcić, bo mi się nie chce wyżyć, żeby tylko... O, tutaj jest jeszcze. Tu jeszcze chyba jeden jest, tak? Nie. Chyba wszystkie. Tak, chyba wszystkie, okej. No to na dół. No to są właśnie te takie momenty, które mi się nie za bardzo podobają. No, gdzie mi tutaj uciekasz? No. No, pozwól. O. Okej. Aha, ten zostawiliśmy. Czyli bez podróży na górę się jeszcze nie obejdzie. To jakieś 43% to bym ryzykował naprawą nawet. Oj, dużo mnie czeka nerwów przy tym aucie. A, temu nie widziałem, z drugiej strony było. Tego nie przewidziałem. Teraz trzeba znowu to autko na dół. Okej, nie, to z tej strony było. Tak, no, pozwól. No. I wał trzeba od spodu, nie? No, to znowu jedziemy na górę. Nie w tą górę. Nigdy się nie nauczę. Okej. O, to też 25%, no i chyba cała skrzynka została, tak? Znaczy skrzynka, no, komora, nie? Cały blok w sumie, dolny. Tak, tak, no i mamy wszystko. Silnik zdemontowany, jeszcze jak będę, zanim go zabędę, to sobie tak wkleję. Całą ramę jeszcze zdejmę, bo ramę w sumie jak będę zakładał silnik, to potem nie będę jej demontował. Żeby ten silnik, to jeszcze od razu ramę tutaj też. Tylko czy nam ramę pozwolą tak wyciągnąć bezkarnie? Nie, nie bardzo. Dobra, to sobie ramę przy w ogóle zanim będę wszystko ten, to najpierw sobie zobaczę, co mnie tutaj czeka do roboty. Zobaczmy, co jesteśmy w stanie naprawić, a co nie. Tego nie będę ryzykował, coś... Okej. Te są w okej stanie, no... A wydawać, czy lepiej dać na złom i... Coś tam jest w dobrym stanie. No ty jesteś w dobrym stanie. Uda się? Udało się, słabo, ale się udało. Nie udało się chyba. Dobra. Reszta się kupi nową po prostu. Tylko teraz co? Zobaczcie, tego jest. Może sam silnik sobie weźmy. No, nie polepszyło to sytuacji. Dobra, jak widać tutaj, może nie tutaj, ale tutaj widać, że silnik został... znaczy nowe części silnika zostały wyzakupione, te, które się dało wyreperować, a tych było mało, bo ja jednak chciałem dobić co najmniej do tego stanu 70%, więc... Ale niestety większość się przy nim spalała, tutaj palec rozdzielacza jako tako się utrzymał, ale reszta niestety płonęła. I to było bardzo okrutne i trochę szkoda.
No jak widać z 20 tam 1 chyba tysięcy zrobiło mi się 14, 6, 700, no. Więc no trochę wydałem, ale wszystko praktycznie jest nowe, tam trochę niepotrzebnie, tam może na całej reparacji to straciłem max 1000, więc nie żałuję, ale no nie lubię wydawać pieniążków, chyba nikt w sumie nie lubi. No i też wymieniłem ramę, żeby było od razu na co kłaść. To się kiedyś wymieni, ale to dopiero w momencie, kiedy przejdziemy do naprawy układu tutaj za no, zawieszenia. I pozbawiłem też muszę autko godności, bo ukradłem kółeczka. Swoją drogą hamulce też trzeba będzie zrobić, ale zrobiłem to ze względu na to, że musiałem wyjąć to. A żeby wyjąć, bo żeby wyjąć to, no i teraz to już jest nowe, założone wszystko. No i teraz bierzemy się za montaż silnika najpierw. Tak, to sam silnik dzisiaj będzie, skrzynia biegła swoją drogą, dzisiaj tylko sam silnik na szczęście. Okej, okay, podnieśmy. Zobaczymy, jaką metamorfozę przeszedł. Pewnie będzie kilka części brakować jeszcze, bo wiem, że tutaj kilka części brakowało. Nie wiem, czy wszystko kupiłem, po prostu sprzedawałem i kupowałem tyle samo. A na pewno trzeba będzie więcej, bo świec chyba będzie za mało, bo ich tam było trochę mniej. I tutaj tej pokrywy na dole nie będzie, ale nie jestem pewien, jak to się nazywa dokładnie, więc wolę się upewnić. No i montaż części, wał korbowy, proszę bardzo, nowiutka sztuka, no taki silnik, praktycznie auto jak nowe będzie. To już taniej wyjdzie kupić nowe auto niż... Nie, tutaj jeszcze nie zakładamy. Aha, to trzeba od góry, okej. Okay. Naprawdę, mówię, taniej wyjdzie nowe auto kupić niż ja bym miał robić, bo już wydałem na to auto, na samo auto chyba coś koło 20 tysięcy. A teraz na tuning, znaczy nie na tuning, na pewno można powiedzieć na reparację, tak? Drugie, tyle pewnie wydam. No tutaj wszystko nowe, więc bez zastanowienia wszystko... Co jest? Aha, nie trafiłem. Tak, 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 tutaj wszystko nowe, nie ma się co ten... Tak. Już cztery tłoki za nami. Kolejne cztery. To może zrobimy wszystko, co się da do tej pory, dopiero jak nas znowu to zacznie blokować. Znaczy dużo wsadzimy, bo na dole trzeba będzie tylko później te tłoki tak dokręcić. Tak, i potem na końcu dolać oleju. Oczywiście. No teraz to jakoś to wygląda. Nawet nie żal patrzeć pod tą maskę, prawda? Być może ktoś powiedział, co tam, 60% po co wymieniać, nie? No ale ja już taki jestem, że albo porządnie, albo wcale niestety. Ja nie przepuszczę czegoś takiego. No ten 70% ten, mogę tego, palec tak chyba jakoś tak się nazywał, mogę przepuścić, ale 70% to już jest tak wysoki poziom. No ogólnie te kupowania postanowiłem pominąć, bo było to czasochłonne i długie. Ja po prostu co chwila zerkam, co kupuję etapami, nie kupuję od razu. O, to nawet miałem dwa takie kupione. A to dziwne, ale tu już wsadzimy ten nowszy, jak już walimy nowsze. I tego nie ma. Tak wiedziałem, to okrągły jeden gaźnik. Aha, czyli to jest jedynka się bałem. Znaczy wszystko było niby jedynka, więc mogę przypuszczać, że to... Że to ten, ale... pokrywa, nie? To była pokrywa, ale to była... Górna. To. Mam nadzieję, że dobra kupiłem. Nieco się popłaczę. Proszę bardzo. Ach, błyszczy normalnie, pięknie, po prostu pięknie. Jakbym zostawił ten brązowy silnik, to by to miał swój urok jeszcze dodatkowy. Aż się przejrzeć możemy, tylko że się nie możemy, bo się nie jesteśmy duchem niestety. Co dalej? Aha, popychacze. Popychaczy też nie wiem, czy nie braknie. Ale chyba popychacze były wszystkie. Ogólnie najdrożej wyszły mi te takie części typowo duże, czyli właśnie ta sam silnik, ta pokrywa silnika dużo mnie wyniosła. Bo tak normalnie jak kupowałem te popychacze czy coś, no to były sumki takie, że praktycznie po sprzedaży wychodziłem tam może, nie wiem, 200 na minus, tak? 200 dolarków na minus. A no jak kupowałem taki blok silnika, no to od razu była konkretna suma, no i za sprzedaż poprzedniego, poprzednio za reparację jeszcze doliczmy, ale za sprzedaż poprzedniego, no to też słabo, bo... No słabo, nawet połowa się nie zwróciła, no zazwyczaj połowa się nie zwraca, ale tutaj ta suma była strasznie rozbieżna. Ale jak widać nie jest tak źle. Można z tą stronę już uznać za zrobioną.
No pięknie. No, widzicie, już wlew oleju mamy, ale jeszcze nie będziemy wlewać, bo trzeba tutaj popychacze założyć. Montaż. Jak czegoś kupimy w nadmiarze, to też nie zaszkodzi, przyda się do innych pojazdów. Nie sprawdzałem, czy mam coś potrzebnego w magazynie, ale to się nauczę na przyszłość, będę pamiętał o tym. Bo można było może zaoszczędzić jakieś 200 dolarków. Bo to się okaże na końcu, na czym będziemy oszczędzać. No, na razie silnik, jak widzimy, mamy miodzie, bo praktycznie nówka sztuka funkiem nieśmigana. Składana praktycznie jak w fabryce. No ale jakoś to będzie, no. Miejmy nadzieję, że uda się go chociaż dzisiaj jeszcze... Chociaż nie, nie uda się, bo musiałbym... A dobra, założymy starą skrzynię, żeby go tylko uruchomić. O ile się uruchomi, nie wiem w ogóle, jak tam pompa paliwa z tyłu się ma, także nie obiecuję, że tutaj na 100% zapalimy. Ja po prostu chciałbym mieć rezultat typu zapalić i zgasić. Bo jeździć to nim nie chcę. No bo nie ma też za bardzo... Aha, nie wiem, zawieszenie będę musiał poskładać, jak chcemy zapalić. Teoretycznie nie jest to wymagane, ale nie wiem, czy w tej grze będzie to wymagane, żeby zapalić. Czy zaraz dowiemy. W ogóle koła. Nie, koła trzeba będzie, bo trzeba go będzie opuścić, czy jednak trzeba zawieszenie poskładać. Okej, ta strona. I tu brachnie świec pewnie. No, o, tego? A, to dziwne, że tego nie ma. No i świec brakło. Świeca zapłonowa, trzeba dokupić dwie. I co to? Kolektor wydechowy V8HV. Czyli tak, świece najpierw dwie. Pieca dwie razy. No, nie tak miałem. I też, co to miało być? Kolektor? Kolektor. I które to będzie ten chyba, tak? Wydechowy. Niby na ten wygląda chyba. Coś takiego tam trzeba. No i okej, no i tak to mniej więcej wyglądało, to kupowanie, ten etap kupowania to było strasznie męczące, nie lubię strasznie kupować w tej grze, no bo to trzeba co chwila zerkać, bo tu się okaże, że wpiszę tak, a się okaże, że są 4, 5 czy 6 typów, no i teraz zapamiętałeś, nie zapamiętaj, no i dawaj, wracaj się i sprawdzaj, co tam żeś zapomniał, nie? No okej. Silniczek chyba w miarę już mamy. Teraz tylko filterek paliwa, no popatrzę, no silnik po prostu jak nowy, no po prostu mucha nie siada. Aha, uważam, że dopasowałoby. Pasowało. Alternator. Koło zębate, ale weźmy tutaj przenieście, o. Okej. Te łańcuchy. Można zamknąć w końcu. Pompa wody. Można to zakładać. Pewnie jeszcze pasek na końcu. Jeden pasek i jeszcze drugi będzie na pewno. No właśnie. Okej, okay, wentylatorek też nowiutki. Tutaj będą te rozdzielacze zapłonu. Tutaj, o, to będzie tam 70% część. A poza tym wszystko funkielnówki. O, a to tego chyba od początku brakowało. Przewody zapłonowe V8. To może temu nie zapalał. Dużo było przyczyn, dlaczego nie mógł zapalić. A, co ja robię? Przewody. A, alfabeta. Przewody. Teraz się. Co? No, i teraz przewody zapłonowe to były te bodajże, tak? Oby, bo jak nie to będziemy na minus. A to się opchnie komuś mniej wyżej. Zobaczmy. Montaż części. No dobra, trafiliśmy. Coś jeszcze brakuje? To od dołu się zabierzemy, okej. Czyli chyba silnik, z silnika mamy a jeszcze rozrusznik i tutaj skrzynię, ale to od spodu. No to dawajesz w sumie, zamkniemy machę.
A, raz trafiłem w dobrą stronę. Okej, okay. To teraz tak. Najpierw założymy tutaj tryb montażu. Tak, żeby tylko było. No i całe sprzęgiełko trzeba założyć. To też bym mógł od razu teraz zmienić. Nie traciłbym czasu później na ponowny demontaż. Ale umówmy się tak, że na następny odcinek będę miał wszystko przygotowane. Tylko będziemy montować. No bo demontaż to w sumie to samo co montaż, no tylko że w drugą stronę. Rozrusznik niewiotki. Okej, okay, wał z tyłu trzeba założyć. Montaż, 8 śrubek zakręcić. Wał jest nawet w dobrym stanie nawet, nie wiem czy mi się opłaca go kupować. Nie, wał chyba zostawimy, ewentualnie może go podreperujemy jak się uda. Na żadne testy go jeszcze nie będziemy puszczać. A, się zarąbałem o to. Okej, okay, jeszcze przodek poskładamy. To tak, żeby tylko było. A, akumulator jeszcze nie wsadziłem chyba. No, akumulator zostawiłem, pominąłem. A też się nie upominali o niego specjalnie. Okej. Tu już można koło. No, widzicie jak się podszkoliłem, tak szybko teraz zakręcam, że normalnie. Chyba montaż części. O, tego tam chyba nie założyłem. Na przejażdżkę od razu wam mówię, że nie ma co liczyć. No to już mówiłem, ale powtarzam, żeby ktoś się potem nie rozszerował, że czekał na to, aż poskładam i że się przejedziemy na nowym silniku. O nie, nie. Nic z tych rzeczy. No gdzie? Z takimi hamulcami? Do piekła. Coś jeszcze żeśmy pominęli. Albo nie sprzedałem tych, tak nie sprzedawałem. Więc chyba to tyle. A, jeszcze spół ten. Okej. Okej, tu założony ten jest. No niby jest jakimś cudem. Okej, no to chyba wszystko. Mamy coś co ten. Aha, no tak. Trzeba silnik od spodu podskręcać. No widzicie, jeszcze jednak nie wszystko. Teraz ten. To chyba były wszystkie, więc nie muszę się martwić, że o czym zapomnę, potem trzeba będzie rozkręcać. Zaczynam się martwić, bo nawet nie doszliśmy do połowy, a tu mi zostały tylko dwa. Ojej, oj, chyba też ich brakło. No panie, pokrywa, co to jest? Pokrywa stopy ile razy? Raz, dwa, trzy chyba, tak? Trzy? Prawdopodobnie... Nie, to jest podna, czyli pokrywy są dwie. A to jest co? Podpora łożyska wału korbowego i stopy. Okej. Okej, części zakupione. Wiem, że mogłem iść dotąd do komputera i że miałem o wiele bliżej, no ale już tyle, żebym narobił tych aut i się przyzwyczaiłem do tego, że tam cały czas chodzę. O, no, przy okazji zobaczcie, jak pięknie tutaj się wszystko na zielono zapaliło. No, silnik po prostu... Nic, tylko... Dobra, wróćmy do trybu montażu. Dołóżmy to wszystko. Pokrywę trzeba będzie jeszcze kupić, tylko nie wiem jaką. No, jedno za dużo kupiłem, tak? No, wiedziałem. Pokrywa jaka? Miska olejowa, po prostu V8, ok. I czego jeszcze nie ma? Filtr oleju. Miska olejowa i filtr oleju. Miska olejowa, ta prawdopodobnie.
I był filtr oleju. Zawsze się coś musi wtrynić. I to był bodajże ten będzie. Wróć najpierw tu. Montaż. No proszę bardzo, jest śrubek. Jeszcze akumulator od góry i zapalamy. Znaczy trzeba go będzie przestawić i zapalamy. Ok, akumulatorku chodź. A nie, akumulator sobie wsadziłem. To od razu idziemy z nim tam. Jeszcze się tylko upewnię, czy na pewno. A jest akumulator. Jak teraz nie zapali, to znaczy, że gdzieś w pompie będzie tam problem. Okej, okay, stan auta. Nie tak źle. Jeszcze opony nie wiemy w jakim są stanie, ale to się ten. No i tu mamy zawieszenie, więc tym się na pewno zajmiemy. Zawieszenie wkrótce. Ale na razie przestawmy go i zapalmy. Tryb przeglądu, przestaw tryb montażu. Przestaw samochód na A. Na A. Na A. Aha. Nie tutaj. Nie to A. Wejść A. No i proszę, uwaga, uwaga, wchodzimy. Się okaże, że w ogóle nawet teraz nie kręci. Chyba włącz. I co? I co? I działa, od razu zaskoczył. Szkoda, że nie można wyjść. A słuchajcie tego silnika. Być może trochę mu pompa nie równo podaje, ale nie, on chyba tak ma chodzić. Tu drzemie w tym silniku duża moc. To było warte tych ponad 6000 dolarów, żeby teraz coś takiego usłyszeć. No pięknie chodzi. Dobra. Nigdzie nie jedziemy, na szczęście. Na żaden tor jeszcze nie pojadę, bo pierwszy ruch będzie mój. No, tak więc w skrócie to by było na tyle z tego odcinka. Trzymajcie się, cześć, czołem i do następnego.